Hejka, hejka, i tak zaczęła się bajka. Śmieszny kabaret o klejeniu kapci i o pantoflażach. Zapraszam. Witam. Jak facet tak właśnie ulega kobiecie i ma wtedy takie kapcie. Niestety, jest wielu pantoflaży na świecie, a ja wam powiem, jak uleczyć pantoflaża. Kto jest pantoflażem i dlaczego? Wbijajcie na kanał, jak kleić kapcie. No witajcie kochani, tak to właśnie jest, jak ktoś jest kapciem, takim pantoflażem, to mu się kapcie wtedy rozkrapciają. A jak naprawić kapcia? Słuchajcie, prosta sprawa, bierzemy papierek ścierny, trzeba troszeczkę przeczyścić powierzchnię. I co najważniejsze jest, słuchaj, jak jesteś kapciem, to kapciem zostaniesz, ale trzeba niestety troszeczkę to przeszlifować. Następnie bierzemy do tego super klej Butapren. Słuchajcie, ale to jest sztuka, to nie jest prosta sprawa klejenie kapci. Tak, kochani, klejenie kapci to jest naprawdę sztuka. I dlatego zrobiłem wam ten filmik, żeby wam pokazać, jak prawidłowo kleimy kapcie. Smarujemy obydwie powierzchnie. Obydwie powierzchnie trzeba posmarować, kochani, cienką warstwą. Dlatego też zaraz rozsmarujemy to. Cienką warstwą kleimy to klejkiem. I potem nie trzeba to pięknie rozprowadzić na powierzchni. I to nie jest takie proste, słuchajcie, bo wy myślicie, że to jak posmarować i już będzie cacy, tak? Wcale, że nie. Mnie nauczył jeden gościu, który kleił. Wiecie co kleił? Kleił dętki. Kiedyś w oponach były dętki i się kleiło te dętki. I ten gościu mi powiedział, tak, trzeba posmarować. Następnie kapeć odstawiamy i w tym czasie można sobie zapalić papieroska. I tak długo się czeka, aż ten papierosek spalimy. No ja nie jestem, słuchajcie, nie jestem żadnym pantoflażem, bo widzicie, specjalek mam. Ja się żony nie boję, ale mam paru pantoflaży, znam paru pantoflaży tego typu, jak na przykład Tiger Bonzo. Tiger Bonzo ciągle się obawia tej kobry, słucha, chodzi do pracy, nawet jak robi live'y, czy nagrywa filmiki, ale pyszne piwko sobie, polecam specjala białego. Więc Tiger, jak robi jakieś filmiki w kuchni, to jest bardzo cichutko, jak mysz pod miotłą, słuchajcie, bo jak kobra wyskoczy, to nie ma się zmiłuj. Też znam drugiego pantoflarza, jest nim Rado Brazylia. Rado, który kiedyś był geroj, tam kurczę, wiadomo, podskakiwał, skakał, kurczę, słuchajcie, było go wszędzie pełno, było głośno, robił fajne filmy, ja naprawdę z zainteresowaniem oglądałem te jego filmy, ale no niestety został pantoflarzem, jest pod pantoflem Alinki. Zdrowie, Rado, i zdrowie tego typu Tiger Bonzo, bo kto górą, ja górą, a ty dołem, i dlatego też, słuchajcie, z pantoflarze wy się weźcie za siebie, bądźcie mężczyznami, bo prawdziwy mężczyzna to musi zarobić na życie, prawdziwy mężczyzna musi zadbać o dom, o kobietę, a wtedy sobie piwko czepnie, tak jak ja. Hejka. I kochani, właśnie Rado zaczął robić takie nudy, bo nie wie co robić, bo się obawia Alinki. No ja wiem, że miłość swoje prawa ma, ale bądź facetem i bądź do końca facetem. Jeżeli robiłeś fajne filmy, tam zwiedzałeś, próbowałeś śledzie śmierdzące, piłeś piwo, a teraz kurczę, taki pantofelek z ciebie, że naprawdę pantofelek pierwsza liga. Ja nie krytykuję oczywiście, bo to są dwaj moi najlepsi koledzy, ale jako tak zwana męska solidarność nie pozwala mi być cicho, bo wiecie, jest tak zwane powiązanie plemników, nie? Plemnik plemnika zawsze obroni i
chłopaki, zdrówko. I właśnie na tym polega, że mam, po prostu mam dla was przekaz, taki pozytywny przekaz, że bądźcie prawdziwymi facetami, pokażcie, na co was stać, zapracujcie, zaróbcie na rodzinę, pokażcie, że jesteście mężczyznami, naprawcie ten kran, bo ja widziałem, Tiger Bonzo, jak ty kran naprawiałeś, to mnie, kurczę, ciarki aż przechodziły, bo ja nie widziałem tam efektu żadnego. Tak samo nie widzę, Radku, żebyś ty coś zrobił takiego, wiesz, żebyś ty działał jak prawdziwy facet. Się uśmiechasz, tam się ślinisz, a tak naprawdę ja nie widzę tam prawdziwego mężczyzny. Myślę, że panowie Tiger i Radku pokażecie, na co was stać jako prawdziwych mężczyzn, bo ja prawdziwy mężczyzna, to jestem prawdziwy mężczyzna. Dom zbudowałem, ogrodziłem, posadziłem drzewa. Jak widzicie, nawet zmieniam samochody. Ja tu nie widzę u Tigera ani samochodu, ani, kurczę, nawet dobrego roweru. A Radku, ty też na tej koparce to wskoczyłeś i tylko takie na pokaz. A ja bym chciał, żeby prawdziwy facet to musi mieć driving license, musi mieć, kurczę, wiesz, takiego powera, takiego coś, co pokaże, że jesteś facetem, a nie, kurczę, takim, wiesz, mięczakiem. Więc panowie, apeluję do was, a w tym czasie papieros spalony, kontynuujemy klejenie. Słuchajcie, wtedy jak już klej się ładnie już strukturę załapie, dociskamy, słuchajcie, dociskamy równomiernie kapcia, Tiger tego typu i ten, i co? I możemy go jeszcze podstawić. O, patrzcie, już jest pięknie kapeć. Kogo on wam przypomina, no? No nie mnie, no, tego typu. Kto jest górą? Hejka górą. Słuchajcie, taka była krótka tutaj dzisiaj nauka, jak kleimy kapcia. Podsumowując, pamiętajcie, kleimy, najpierw czyścimy powierzchnię, następnie nakładamy dwie warstwy kleju, klej na dół i klej do góry. W międzyczasie trzeba spalić papierosa, popić łyka piwa specjala, pobajdurzyć. Trzeba dopić piwo specjala, pobajdurzyć. I co? Teraz już wiecie, czym kleić i jak prawidłowo się klei. A teraz zapraszam was na piosenkę. Hejka, hejka, Rafał, hejka. Z pozytywną energią. No, tam pantoflarze, czekam na odzew. Hejka. We włosach łąki, w zadyszeniu, w zapomnieniu, w nagłym naszym przytomnieniu, odkrywamy się dla siebie. Bądźmy dla siebie sami, w obłąkaniu, w zadziwieniu, w słońca największym podniesieniu. Oślepieni sobą, oślepieni sobą, oślepieni sobą. Oślepieni sobą, oślepieni sobą, oślepieni sobą. Włosach, to ćmiel w barwach ochronnych, dogaduje się latem, językiem tylko sobie znanym, więc dajmy sobie spokój już. Bądźmy dla siebie sami, w obłąkaniu, w zadziwieniu, słońca największym podniesieniu. Oślepieni sobą, oślepieni sobą, oślepieni sobą, oślepieni sobą, oślepieni sobą, oślepieni sobą.
siebie sam. Po błąkaniu, zadziwieniu, słońca największym, podniesieniu.